Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam do analiz partii z turnieju Meluater Chess Championship, w którym bierze udział Jan Krzysztof Duda oraz Magnus Carlsen. Wracam już z analizami z tego turnieju, gdyż no, byłem na turnieju w Białymstoku i nie miałem okazji na bieżąco analizować partii, ale jeszcze wrócimy też do partii z Magnusem. Wiem, że trochę się działo, dużo zaskoczeń, ale Jan Krzysztof Duda radzi sobie w tym turnieju do tego momentu bardzo, bardzo dobrze i rozgrywa bardzo ekscytujące i ciekawe partie. Przede wszystkim na początku chciałem podziękować użytkownikowi Minecrafty za wsparcie kanału pokaźną sumą. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest niezwykle miłe i zaskakujące. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Tutaj Jan Krzysztof Duda gra z bardzo silnym i kreatywnym zawodnikiem Mamed Jarowem z Azerbejdżan. Bardzo uwielbiam w ogóle grę Mamed Jarowa. Zresztą Janek wybitnie też świetnie sobie radzi. I od razu przejdę do analizy jednej z partii z tego turnieju. Otóż Janek rozpoczął ruchem D4. Co ciekawe, panowie grają oczywiście przez internet, ale siedzą naprzeciwko siebie. Ciekawy format. W ogóle z Jankiem pojechał Robert Kępiński, którego również tutaj z tego miejsca pozdrawiam, z którym miałem okazję trenować, ale na razie nie trenujemy, ale myślę, że wrócimy. Ale to już dobra, za dużo już tutaj się rozwlekam nad sprawami osobistymi. Jedziemy dalej. D4. Tutaj skoczek F6 ze strony czarnych, C4. 4, E6, skoczek F3 zagrywa Janek, D5 ze strony Mamed Jarowa, skoczek na C3. Co ciekawe, Mamed Jarow również jest świetnym zawodnikiem, który gra gambit hetmański w sposób wybitnie kreatywny. Rewelacja, polecam. Posunięcie C6 czarnymi, E3 zagrywa Janek. Oczywiście ten goniec tutaj nie musi wychodzić. Często też ten goniec oczywiście przed ruchem E3 może sobie wyjść na G5, to jest jak najbardziej dobry ruch, tylko to jest po prostu inny wariant. Poszło E3, skoczek z B na D7 i ruch hetman C2, taki niemalże prawie obowiązkowy ruch w gambicie hetmańskim, szczególnie oczywiście w tych schematach. Chodzi o to, żeby hetmanem pilnować też pole E4 i na przykład po takim ruchu jak goniec D6, co nie było zagrane, ale po goniec D6 można zastosować ciekawy wariant pod tytułem G4. Tutaj odsyłam do Michała Krasenkowa, wybitny polski arcymistrz, który stosował ten ruch. Bardzo ciekawy, ciekawy, ostry wariant powstaje w tym momencie. Ale nastąpiło B6, na co Janek od razu stwierdził: wybijam pionkiem na D5. Okej, no to jest jak najbardziej dobre. Tu jest wszystko normalne, że tak powiem. No i teraz pytanie, którym pionkiem odbić? No bo nie odbijamy skoczkiem absolutnie, bo dostaniemy E4, silne centrum białymi i dosyć prosta gra. Tutaj na przykład jakby by było wybicie pionkiem z C na D5, no okej, to jest pozycja nadal mniej więcej równa, ale już mi ten prześwit się nie podoba ze strony czarnych. Przypuszczam, że Mamed Jarow dlatego też zbił pionkiem z E. No i w tym układzie goniec zagrał na D3, trzeba wyprowadzić wszystkie figury, przygotować roszadę. Goniec B7, roszada, tutaj Mamed Jarow goniec E7 i posunięcie E4. Bardzo ważny ruch. Dlaczego taki ruch teraz gramy? Zobaczcie, że w debiucie białe nie wyprowadziły gońca, ale ten goniec już ma opcję, to jest ważne. A po drugie, musimy uderzyć w centrum w takim momencie, kiedy już mamy zrobioną roszadę. To jest dobry moment na atak. No i tutaj po wybiciu na E4 skoczek wybił. Zwróćmy też uwagę, że na przykład po wybiciu na E4 goniec wybija. Tak w pamięci sobie to starajmy się sobie to wyobrazić. Będziemy atakować punkt H7 i przy okazji punkt na C6, więc raczej bicie tutaj na E4 do najlepszych może by nie należało, więc tutaj czarne zrobiły roszadę. Janek postanowił wybić, skoczek wybił i goniec zagrał na G5. No i tak podsumowując tę sytuację, można stwierdzić, kto lubi grać z izolowanym pionem, no to super. Z drugiej jednak strony zwróćmy uwagę, że goniec z B7 no nie jest jakąś super aktywną figurą, no więc póki co jakoś nie gra aktywnie, mówiąc wprost, a figury białych są ustawione bardzo optymalnie. Nastąpiło H6, goniec H4, no i właśnie, teraz pytanie, jak grać dalej czarnymi, czy próbować blokować tego pionka, bo na przykład mi przychodzi do głowy taki ruch jak skoczek na D5, ten ruch by mi się bardzo podobał. Przypuszczam, że Janek tu był przygotowany na wszystkie ewentualności. Po wybiciu można wprowadzić wieżę na E1, może potem skoczka na E5 i próbować grać dosyć aktywnie. Jednak czarne zagrały C5. To też jest dobry ruch. Dlatego, że
Otwiera się przede wszystkim goniec, ale za cenę właśnie pozbycia się izolowanego pionka białymi. Tutaj białe wybiły na c5, goniec na f3, co ciekawe wtrącenie i wydawałoby się, że po wybiciu tutaj białymi, białe mają taką pozycję, no, kiepską z uwagi na to, że król jest odkryty. Ale to jest taki właśnie... To jest wysoki poziom, tu się przeciwnicy za bardzo nie boją takich rzeczy, zresztą ocena sytuacji jest bardzo dobra, tutaj białymi to jest mniej więcej pozycja równa, ale zwróćmy teraz też uwagę, że tutaj czarne biją pionkiem na c5, no ten ruch pionkiem na c5 mi się nie podoba z uwagi na to, że ten pionek się staje teraz izolowany i to nie musi mieć ogromnego znaczenia, ta zepsuta struktura u białych w momencie. Co innego jak na przykład by tutaj powiedzmy, co by było jak na przykład by czarne zbiły gońce. No okej, to wszystko wygląda spoko, tylko że jest mały problem. Skoczek na f6 jest broniony tylko przez hetmana. Tego hetmana chcemy teraz wyganiać i na przykład powierza ad1, mogłyby następować pułapki z szachem i ze zdobyciem hetmana, a jakby hetman się gdzieś tam oddalił, powiedzmy, no to tutaj wtedy my możemy uderzyć w skoczka i zepsuć strukturę przeciwnikowi, potem zagrać królem na h1, wieżę g1 i tak dalej, próbować atakować. Na przykład, no moment, Jarow zbił pionkiem. Okej, okay. Bierze ad1, sprytna pułapka wisi, grozi, na h7 goniec, no i tutaj hetman ucieka, gra na b6 i wieża z f na e1. Nie ma tu jakiejś wybitnej filozofii w tym, że staramy się całą armię wyprowadzić i uaktywnić. Te wieże spełniają świetną rolę, no i teraz tak naprawdę ciężko coś doradzić tutaj czarnym. Mi się pozycja czarnymi średnio podoba, ale nie jest to oczywiście przegrana pozycja. Goniec zagrywa na d8. No ten ruch jest trochę już podejrzany. Wydawałoby się, że to jest logiczne, no bo goniec pilnuje skoczka, hetman pilnuje skoczka i... Można powiedzieć, no co mają grać białe, jak się tutaj przebijać, jak próbować realizować jakoś tę przewagę. Otóż tutaj Janek zagrywa gońcem na c4, słusznie. Zwróćmy uwagę, atakujemy punkt f7. To nie znaczy, że my musimy od razu tam zbić tego pionka, ale to jest taki nacisk spowodowany właśnie tym gońcem. Czasami są takie ruchy jak g6, czasami jest ruch g5 z odstraszeniem, bo na przykład jakby teraz był g5 ruch, no to wskakujemy hetmanem i ten goniec nam się, zauważmy, bardzo przydał. No i oczywiście po król h8 zbijamy na h6 i wygrana jest białych. No prosta sprawa. Więc tutaj pułapki można stosować pułapki, ale też pamiętajmy, że po prostu nawet jak nie widać niczego konkretnego, to starajmy się ustawiać figury w najlepszych pozycjach. No tego Janek też uczy. Zresztą każda analiza partia czegoś może fajnego nauczyć. I mamy Diarow. Teraz zagrywa skoczek H5, który jest błędem. No niestety błąd. Jak należałoby najpierw zagrać? Zaraz przejdziemy do emeritum tej pozycji, tej partii. No można na przykład skoczek H7 zagrać. Ten ruch skoczek H7 wydaje się dziwny, bo wracamy figurami. Ale chodzi o to, żeby wymienić te potwory. No i powiedzmy, po wymianie na D8 do samego końca, no, pozycja jest względnie, myślę, że równa. Przepraszam, nie wieżą. Tutaj wieżą nie można, bo dostaniemy strzał na F7, hetmanem oczywiście na D8 i to jest równa pozycja w tym momencie. Więc myślę, że oczywiście każda ze stron może próbować swoich sił. Tam wiadomo, jakaś wieża D1, może hetman F5 i tak dalej. Ale skoczek zagrał na H5. No właśnie. Jak zagrać teraz białymi? Zadanie dla Was, drodzy widzowie, poćwiczmy trochę taktyki. Janek tutaj popisał się fantastycznym zagraniem. Otóż białe zbiły na F7. Tak, ruch taki mało widoczny na pierwszy rzut oka. Czasami bierzemy go pod uwagę, tylko że zobaczmy, że dwie figury mogą zbić tego gońca. Ten goniec oczywiście, jak król odejdzie, no to sprawa prosta, zbijamy tutaj. Znaczy, też trzeba uważać, najpierw wtrącić na D8, a potem odbić po prostu skoczka. No więc czarne muszą wybić. No i teraz w partii wybił król, a jak wybije wieża, sprawdźmy. Jeżeli wybiłaby wieża, to wieża E8, wieża F8 i hetman C4. No i król tutaj nie ma jak się zasłonić po tej diagonali, więc król musi uciekać. Wieża F8. No i nawet jak goniec zbija na H4, wieża na A8, powiedzmy jakiś tutaj szach, niby coś groźnego tutaj widać, ale król F1 załatwia sprawę, pozycja jest totalnie wygrana białymi. Zbił król na F7. Co zagrał Janek? Janek zagrał hetmanem na C4, król zagrał na
G6 i jak dalej zagrać, żeby te pozycje wygrywać. Otóż Janek poszedł, no nie chcę mówić na łatwiznę, no ale chodzi o to, że raczej to się narzuca i wieża E6 zostało zagrane. To jest ruch oczywiście też wygrywający tutaj po wymianie, wybiciu. Czarne się poddały, Janek wygrał piękną partię w miniaturce w 23 ruchach, ale tak jeśli spojrzymy sobie dokładnie na te pozycje, co nie ma tak naprawdę większego znaczenia na tym poziomie, to hetman E4 byłoby nieco lepsze z uwagi na to, że jest szach, niekoniecznie hetmana musimy zdejmować z szachownicy i tutaj grozi wzięcie wieży, ale właśnie, no na przykład jak król zagrywa na F7, to my zdejmujemy wieżę, a jak wieża zagrywa na F5, co też trzeba wziąć pod uwagę, to wieża D5 i nie ma jak obronić tej wieży. Zobaczcie, że hetman nie może ruszyć ani na F6, nie ma jak obronić po prostu tej wieży, ani skoczek nie może nigdzie zahaczyć, żeby była obrona, więc no ale to już taki szczegół. Myślę, że po prostu partia Janka była fantastyczna, ale po błędzie Mamedjarova, ale na szczęście to zostało wykorzystane. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i zapraszam Was na kolejne odcinki z tego turnieju. Będę to już zamieszczał na bieżąco, gdyż jestem już w centrum dowodzenia, więc pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!